Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w Life is Strange. Życie jest dziwne, ta gra też jest dziwna, aczkolwiek jest bardzo, ale to bardzo mega fajna i fabularna. Mamy oczywiście spolszczenie z grajpopolsku.pl, jeśli ktoś ma ochotę i myślał, czy da się spolszczyć tą grę, jak najbardziej. Tą grę dedykuję Damianowi, jednemu z moich sporników na poziomie bagietki, który jednocześnie jest również moderatorem na moim kanale. Czy ta gra będzie kontynuowana, zależy tylko i wyłącznie od was. Jeśli faktycznie zobaczę w komentarzach, że wam się naprawdę podoba, jeśli zostawicie sporo łapek, będzie wam się faktycznie podobać, to będziemy kontynuować. Na chwilę obecną jest to taki mały, początkowy odcinek. Cóż, moi drodzy, zacznijmy gierkę. Nowa gra. Life is Strange jest grą, w której liczą się wybory gracza. Konsekwencje wszystkich twoich czynów będą miały wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wybieraj mądrze. Jak najbardziej. Jak widzicie, zaczynamy gierkę. Jesteśmy Max. Tyle z tej gry pamiętam, że główna bohaterka jest to Max, zaś drugą bohaterką główną jest Chloe. Holy shit. Wygląda przerażająco, nieprawdaż? Tornado, które... właściwie trąba powietrzna, która zjada całe miasto. Wow. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Mogę podnieść to? Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? Ah, dobra, rozumiem. What if Arbus chose to capture people in the height of their beauty? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Znaczy, w sumie nie, bo to jest takie artystyczne, jakby nie patrzeć, nie? Całkiem ciekawe zdjęcie. Wyblurowana osoba, ale już tło nie za bardzo. Taka odwrotność. Może być... Nie sądzę, żeby to było złe zdjęcie. She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. Zrób selfie. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... Biurnik, portfel. Jaki portfel? Co ja gadam w ogóle? I should upgrade to the 21st century, but I like it old school. And there was honesty about the economic conditions of the era. If anybody else looked at this, what would they think? 1 października, mój ulubiony miesiąc i ulubiona pogoda. Lubiłem patrzeć, jak liście zmieniają kolory, stając się małymi płomykami. Jednak wciąż jest za gorąco. Dzięki, globalne ocieplenie. Tak, Max, ja też wiem, o co chodzi. Mi też jest cholernie gorąco. Nawet jak teraz nie ma takiego słońca, nadal jest ciepło, bardzo ciepło. Więc płaszcze, sweter i horrory muszą jeszcze poczekać. Kate pożyczyła mi października Ukrainę, Raya Bradbury'ego. Praktycznie czytałem wcześniej jego książek. Cofnięcie mojej licencji nerda przez Warrena uratowała jedynie moja kopia Battle Royale. Ale idealnie opisuje miałą miasteczkową jesień. Ostatni raz halloweenowy kostium zakładałam z Chloe. W albumie wciąż mam zdjęcia.
Muszę znaleźć jakąś prawdziwą halloweenową imprezę, żeby choć trochę się uspołecznić. Albo to, albo impreza pływacka Vortexu. Mam nadzieję, że poczuję się tam jak ryba w wodzie. Ale żartowna, Max. Wstanie próbuję wydostać się z mojego kokonu. Nie oczekuję nagłych zmian w moim życiu. Po kilku tygodniach w Akademii Blackwell, jak mawiają moi rodzice, mam czas. Zwykle ostatnie słowo, tak jakbym przeczytałem od końca cały ten dziennik. Nie wiem, czy jest sens, żebym to teraz czytał na odcinku, bo zajmie to zbyt dużo czasu. Może na razie zostawmy. Jeśli będzie faktycznie trzeba, będziemy kontynuować dalej tą historię na moim kanale, to wtedy po prostu przeczytamy sobie od początku raz jeszcze wszystko. Ja będę póki co na początku właśnie, że tutaj Max chce się uspołecznić ze swoim tutaj kolegami z klasy prawdopodobnie. Mamy zdjęcia. To jest właśnie Max. Jefferson Kate. Mamy też, zobaczcie tutaj, Wiktorię. No i oczywiście naszego nauczyciela. I mamy zdjęcia innych ziomeczków, których prawdopodobnie będziemy mogli odkryć. To jest właśnie epizod pierwszy, poczwarka. Mamy też, zobaczcie, wiadomości. Wspaniałych 18 urodzin. Jesteś już dorosła, ale będziesz miała naszą małą córeczką. Sprawdź swoje konto bankowe. Nie rozpisz wszystkiego od razu. No jak miło. Max, masz czas? Zawsze. Wszystko gra? Wyskoczymy później na herbatę? Jasne, mam czas po 16. Nara. Wszystkiego najlepszego, Maxine. Nie możemy uwierzyć, że to już 18 lat, buziaczki. Aczkolwiek w Ameryce to i tak dopiero picie alkoholu jest od 21 roku życia. Warren. Pójdziemy na kawę po szkole? Potrzebuję wymówki, żeby się nie uczyć. Błagam. Tylko sprawdź Necromantic na moim pendrive'ie. Muahahaha. Szalona Max, wysadźmy coś. Czekaj, muszę kłócić na test fizy. Jak mamy coś wysadzać, musimy zmierzyć prędkość. W ogóle patrzcie, Warren cały czas do nas pisze, a Max nie odpisuje? Nie ignoruj tej wiadomości. Sorry, Warren. Dobra, no to mamy takie, jak widzicie, wszystko tutaj mniej więcej w tym dzienniku rozpisane, co i jak, zdjęcia, postacie, osoby, SMS-y. Okay. Go selfie. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. Widzę, opierdzie zostaniemy. Great chroniclers. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Wszyscy patrzą zainteresowani. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Oh, Jesus, naprawdę? Pan pyta mnie? Wiedziałam. I did know. But I forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean bardzo process brought out fine detail and mogę zrobić zdjęcie? Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. Yes, koń zajść, nareszcie, tak, wolne. The Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Oj tam, Jefferson, przestań. To, że nie chcę z tobą gadać, to nie znaczy, że jest to jakiś większy problem. A może chce coś więcej niż tylko całować dupę, co? Zeszyt? Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. No, faktycznie tak jest. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. GRLT64S, with all the speed and power expected from a new Greenleach, the GRLT64S is packed with expanded features and manageability. It shoots what you want, where you want.
straight out of the camera. JPEG images already have a superb quality, including a new level of depth, sharpness and malleability? Ostatniego słowa nie do końca kojarzę. Chodzi o to, że to jest aparat, który jest naprawdę mega drogi, używa formatu JPEG, który, jak wiecie, obecnie nie posiada wspierania dla kanału Alpha, przez co ja na przykład go nie lubię. Ale fuck it, mniejsza. $5,300, no pff, jest to kawał siada, jakby nie patrzeć. O, właśnie, mogłem odpalić sobie w sumie czytanie, nieważne. Możliwości zrobić z nim zdjęcia zawsze i wszędzie. Format JPEG zapewnia niesamowitą jakość, tym zupełnie nowy poziom głębi, ostrości, plastyczności. Aha, czyli malleability jest to plastyczność. Okej. Okay. Sorry, nie założyłem po prostu, że można to przetłumaczyć. Okej, okay. Spoko, dobra. Czyli chcę kupić po prostu sobie zarąbisty aparat. Mam jakieś zdjęcie całej klasy prawdopodobnie. To było amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Profesjonalista jednak, fotograf prawdopodobnie. Albo artysta na zwyczajnej sieci. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Zdecydowanie artysta, który jest rozchwytywany prawdopodobnie przez inne firmy. Amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could put jakiś komputer, zobaczcie. With that thing. When I don't suck. Someday. Oj tam. Do wszystkiego się powoli dochodzi. Nawet ja po swoim kanale widzę, nadal jest daleko mi do profesjonalizmu, czy też do naprawdę wysokiej jakości materiałów, aczkolwiek patrząc na to, co robiłem na początku, a teraz jest ogromna różnica. Looks like somebody was already working on this. Cool. No widać troszeczkę wyostrzone kolory, więcej kontrastu w niektórych miejscach. No, ładne. Kate! Hej, co tam? Hi Kate. Oh, hi Max. Jesteś się cicha? You seem quiet today. Just thinking too much. Okay. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Spoko, czyli Kate po prostu nie chce z nami gadać. No szkoda. Jest jakaś w ogóle kulka jeszcze właśnie ta papierowa. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Droga Kate, uwielbiany twój porno filmik. XOXO Akademia Blackway. Jaka dziecina to faktycznie. Rachel Amber Forever. Okej. Okay. Spoko, mamy zdjęcie kolejne do kolekcji. Nawet achievement dostałem za to. Gdzie to się znajduje? Tutaj? Tak, zobaczcie. Czyli w pierwszym epizodzie można zrobić tyle zdjęć. Zdjęcie zdjęć jakiś, rozbitego naczynia przez piłkę futbolową. To jest jakiś posąg chyba, deskorolka zepsuta, wiewiórka jej pijąca z puszki coli. Tutaj jakiś też obrazek, albo przez okno jakieś tutaj małe zdjęcie. Kamper, ptaszek. No i zachód słońca, okej. Okay. Mniej więcej sobie może to zapamiętam i jak będę miał okazję, to zrobię. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Jest jakiś sprzęt fotograficzny, to jest jakiś plakat jeszcze. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. A, to już w sumie przy tamtym posterze, plakacie mieliśmy już tą informację. Pogadajmy z Jeffersonem, w sumie mamy te zdjęcie. Ciekawe, czy będę mógł dać te zdjęcie. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Have to? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. To jest właśnie fajne, bo ta gra to jest taki The Walking Dead w takim świecie rzeczywistym w miarę, nie? I naprawdę wielu ludzi może się utożsamiać z tą grą, z tą całą społecznością, która zachowuje się w taki, a nie inny sposób.
I to daje do myślenia, dlatego naprawdę, mimo wszystko, jeśli ktoś nie gra w Life is Strange, polecam, zdecydowanie. Zaufajcie mi, na gra jest naprawdę warta ogrania. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Znaczy inaczej, jeśli go idolizujesz, Max, to... Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack. To zdecydowanie się nie dziwię, że czujesz się zestresowana. Well, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. No, to póki co tak czy siak tego zdjęcia dawać nie mogę. Możemy chyba stąd spadać po prostu. Otwórzmy drzwi, zobaczmy. I was about to. You welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture, James. I'm not paying $150 for because Max wants everybody to see how hip she is. To też tak. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Nie każdy może się do tego w sumie, jak to się mówi, utożsamić, bo ta szkoła amerykańska troszeczkę inaczej wygląda niż szkoła polska. Mimo wszystko ludzie są bardzo podobni do siebie, niezależnie od języka czy też kraju pochodzenia. Soundtrack w tej grze jest zdecydowanie 10 na 10. Polecam każdemu w sumie odpalić sobie co jakiś czas cały soundtrack z Life is Strange. Naprawdę warto. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Moja szafka chyba, nie? Hello Jack, kiss kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Imagine a world without you. Ale prawa autorskie polecę jak nic. Chociaż w sumie nie wiadomo. It looks like she's been gone for months. Rachel Amber, lat 19. Tatuaż smoka na łydce i gwiazda na lewym nadgarstku. Proszę o telefon ze wszystkimi informacjami. Zadzwoń, Sheriff Arcadia Bay. Zaginiona od poniedziałku 22 kwietnia 2013 roku. Czyli chyba w tym samym roku, który teraz jesteśmy w grze, aczkolwiek jest teraz październik, no to mamy już parę miesięcy do przodu, nie? Okej, możemy iść dalej. Mamy iść w sumie do łazienki, więc nie spędzajmy zbyt dużo czasu na zastanowieniu się nad wszystkim. W szczególności, że muzyka po części też rozprasza, nie? Tu jest łazienka. Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. Niekoniecznie. Biorąc pod uwagę, że ten odcinek pewnie zobaczy z przynajmniej 20 osób, plus ja jestem, że tak powiem, waszym hostem, prowadzącym, no to 20 par osób to zobaczy. Max, bardzo mi przykro. Dziś w ogóle plakat. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Rozpraw się z grypą, zanim grypa rozprawi się z tobą. Zaszczep się już. O nie, COVID! Oni to zapowiedzieli! Tyle lat temu! Ile to już przeszło? 7? What the hell? Nice. Lustro użyj. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Chyba tak. Now who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Rachel Amber jest dziwką. W skrócie. Zadam przeciwpożarowy jakiś. Dobra. Przebijmy sobie twarz, tak jak chciała Max sobie zrobić. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Bla, bla, be. Fuck it. O, nie, rozwaliła zdjęcie. Cholera, to mogło być naprawdę dobre zdjęcie, Max. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Bardzo ładny motyw w sumie. Nie wiem, czy jak za blisko podejdę, to... Nie uda się. Nie uda się.
It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Okay. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Oh, fuck. Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. I to, moi drodzy, nazywa się prawdziwe déjà vu. I held up my hand, and then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. To dopiero jest fakt, a przy co? This is real. Now, can you give me an example of a picture of human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Diane, can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why are... No i moi drodzy, mamy swoją pierwszą moc. Cofanie czasu. I did it. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. No, robimy selfie. Why Arbus? Tak miało być? Because of her images of hopeless faces. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. No może jednak, Max, może jednak śpisz to w łóżku, może to jest i tak dzień świstaka. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth? Teraz już realistycznie odpowiedź znamy. Pytanie tylko, czy gra mi pozwoli na to. A nie, muszę iść do bigacji, bo źle się czuję. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. Oh, come on! We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Aj, teraz pewnie gra mi pozwoli cofnąć czas i odpowiedzieć na to pytanie. What if I rewind again and give him the right answer? No właśnie. Tak myślałem. Cofnijmy. Now Max. Daguerreotypia. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. A teraz mogę do łazienki, please? The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Hello. You can learn more when you actually finish. Panie Jefferson, please. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ale powiedział to samo. You are not crazy. You are not dreaming.
It's time to be an everyday hero. Po prostu lecimy od razu do tego, tak? Do WC. Victoria, you still... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your interview. Aj, dobra. Myślałem, że się wymknę, a to Mick złapał mnie znowu. Panie, że wysył. I never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Aha. Czyli co, na zasadzie to jest taki, że mogę cofnąć, żeby oddać faktycznie to zdjęcie, czy... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of her talk... To już słyszeliśmy. John Lennon rzekł, okej. Okay. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Jak widzicie, takie manipulowanie czasem jest spoko, przydałoby się chyba w sumie w realnym życiu, aczkolwiek nie wiem, czy to jest zbyt OP, jeśli mogę tak to powiedzieć. No to, to shiftujemy i sprintujemy, nie możemy tutaj tracić czasu, nie? Po prostu lecimy. Tylko co ona będzie chciała zrobić w tym łazience? No zobaczymy. Okay, Max, retrace every step. Okno. Zlew. Mycie twarzy. Zrobienie zdjęcia. Tak. Motyl. Butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Adam. Come on, put that thing down. Tell me what I need do. A hammer to break I'm it open. Sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. I need a hammer to break it open. Holy shit, I can't let this happen. No, come on. First time again, I can help her. Sick of people trying to control me. Teraz. No way. Don't ever touch me again, freak. Udało się, jest! Udało się. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Nie pytaj mnie, Max, to ty masz jakąś dziwną moc. Musisz biec tam, gdzie wszyscy biegną, żebyś potem tu nie miał problemów. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. What the fuck? Get out of here, Missy. Przestań mnie wyżywać na mnie, chłopie. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Koplu jeszcze go. Ej, pajaco! Po co się do mnie rzucasz? Dyrektor mnie ratował. Okej. Doktor... niech to jest jeszcze raz. Dyrektor Wells. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max? Właśnie, talk to me. W sumie ciekawi mnie, co by się stało, gdyby faktycznie... O właśnie, do niej się nawet wydaje mi się, że to mogło być chyba bardziej sensowne, nie? Miał tu broń, prawie zabił typa. Tylko właśnie pytanie, czy warto? To jest ten taki wybór, który może mieć znaczenie. A z racji tego, że ten faktycznie ten naj... Chociaż... Bo to jest problem, nie? Bo patrzcie... Nie wiem, cholera. Tak sobie myślę, wiecie co, chyba ukryję tu prawdę. Wiecie, bo jednak... Jeśli coś się odwali, on się dowie, że to właśnie Max powiedziała o tym całym, tej całej broni, łazience i strzelaniu.
Ukryję to prawdę na razie, wiecie co? Nie mówmy o tym. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Obraził się na mnie, nie. Dyrektorze Wells. Here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Ksi obraził na mnie. Teraz spoko. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Nie, idziemy. Nie chcę zmieniać tej swojej decyzji. Wydaje mi się, że ta decyzja ma większy sens niż powiedzenie prawdy o Nathanie. Bo on tam wspominał, że on rządzi to szkołą. Może ma wysoko postawionych rodziców i będą chcieli potem będą problemy. Nie wiem. Zostawimy to tak, jak jest. Wydaje mi się, że tak ma to większy po prostu sens. Blackwell Academy. I ten soundtrack piękny. Tu są właśnie te plakaty wszystkie z zaginioną Rachel. Hi, Miss Grant. Pani Grant? I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Czemu nie? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Nie, no to kurde, co? Właśnie. Co to ma być w ogóle za zachowanie? Mogę pomóc Rachel? Czy ja wiem, czy mogę pomóc Rachel? David Mattson, he's sick. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Wiecie co, i teraz tak, w takim razie możemy podejść do tego tematu na takiej zasadzie, jeśli faktycznie tak miałoby być i przez to Rachel może by nie zniknęła, nikt by jej nie porwał, czy cokolwiek innego, ale to wystarczy dobrze postawić kamery dookoła budynku, przecież nie myślimy w budynku. Jakby faktycznie znikła i na żadnej kamerze nie byłoby tego widać, to musiałaby cały czas być w tym budynku. Czy też w tym kampusie. I to takie, wiecie, prosto w sal... No nie, to jest już przesada. Wtedy człowiek nie może się czuć bezpiecznie, bo wie, że cały czas ktoś go obserwuje. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. Oh. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ta pani Grant w ogóle brzmi jak taki właściwie nauczyciel właśnie z powołania, nie? Jasne, chyba bardziej. Absolutely. I don't mind security. But not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Oh, jaka miła z pani jest. Pani Grant. Jakaś wiadomość od Warrena. Czebaks, możesz mi oddać pendrive'a? Potrzebne mi info i miejsce. Halo? Sorki, mam psówę. Zawaliwany dzień. Spotkamy się na parkingu. Będę wyglądał szałowo. Zobaczysz. Przygotuj aparat. Widzimy się niedługo. Oby. Okej, okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Jak ktoś jeszcze sobie na ziemi leży. Mamy jakiś dziennik, mamy kolejnych kilka stron, zobaczcie. Poniedziałek. Chciałem poinformować dyrektora Wellsa, że widziałem Nathana z bronią w ubikacji, ale z oczywistych względów wolałam nie wspominać o dziewczynie i o mojej nowej zdolności. Nie wiedziałem, jak mu to powiedzieć, żeby nie uznał mnie za wariatkę. Przyłapał mnie na korytarzu, kiedy włączony był alarm przeciwpożarowy. Cieszę się, że mu nie musiałam mówić, że wschodząca gwiazda Blackwell zabija uczennicę w poprzedniej czasu przestrzeni. Mój dzień zaczął się od apokaliptycznego snu, a zakończył uratowaniem jednej osoby i odkryciem, że mam jakąś moc cofania czasu. Nie wiem, czy może być lepiej. Okej. Okay. Zaraz pójdziemy do tego. Spokoju, spokojnie, przecież nic tam nie ucieknie. Tu jeszcze mamy kogoś, zobaczcie.
Who the hell is this guy? Ivan. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. What? You have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Padającego żołnierza. O matko, żebym ja wiedział to. Steve McCurry? Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. No offense, Max. Aaaa, mogę cofnąć, kumplu. Będziemy strzelać po kolei. Hey, Evan. Let's see if you're... Padający żołnierz. Nie wiem, to może teraz Robert... Doisne? Isn't it Robert Dornau? Dornau. Oh my. You can't even tell the difference between street photography and... Dobra, cofnę już, już. No portfolio peak for you. Fuck. O, skomplikowane. Hey, Evan. Let's see if you're... No to dobra, no to teraz w prawo, Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm to trzech here. Razy sztuka. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Okej, pięknie. Czytaj, zobaczmy. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Rachel? Abstract landscapes? Ładne. Znaczy, wiecie, no to też jest taka stylistyka, nie? Dlatego, ale tak ciężko by było, że jakoś tutaj właśnie teraz to sprecyzować. Ale mimo wszystko wygląda fajnie. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Blisko, jaka była? What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. No spoko. Dobra. Ogarnięte. No i możemy jeszcze pogadać tutaj z tą osobą. Z Luke'iem, Skywalkerem. Clever. Vortex Club sucks. Spoko. Luke. Hello? Max, Luke, I'm your father. Oh, sorry. I won't bother you. Czyli Luke nie chce ze mną pogadać. No szkoda. A jakbym spróbował... Cały czas mogę cofać czas, nie? Okay, Max? Cofnijmy, zobaczmy. Możemy wykorzystywać sobie to umiejętność właśnie w taki sposób. Max, I don't feel like talk. Co się stało? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Sam się dupi, albo tak będzie, sam się dupi może. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Let's talk later. Okay, wydaje mi się, że jakbym faktycznie powiedział doktorowi Wellsowi o tym czymś, o tym całym tym zajściu, co zrobił właśnie ten cały Nathan, może Luke by mógłbym powiedzieć Luke'owi jeszcze o tej całej sytuacji zajściu? Ciężko powiedzieć. Ale moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mamy taki mały sneak peek co do tego, jak gra wygląda. Kim jest Max? Co sobą prezentuje? Jak widzicie, mamy jakieś super umiejętności cofania czasu. I faktycznie możemy wykorzystywać nasze umiejętności do różnych celów. Do tego, żeby faktycznie dać jakąś inną odpowiedź. Żeby porozmawiać z kimś innym jeszcze na inny sposób. Wygląda to całkiem ciekawie. No cóż, moi drodzy. Dajcie wszystko znać w komentarzu, co myślicie. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o... Życiu jest dziwne. Czy właściwie to dziwnie brzmi. Co sądzicie o Life is Strange? Niech będzie. Ja jestem Buba, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w innych odcinkach na moim kanale oraz na live'ach. Na razie, cześć, trzymajcie się.